Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy w urokliwe miejsce, do wsi Pustelnik. Odwiedzamy gospodarstwo agroturystyczne Doroty Świadek, która pochodzi z niewielkiej wsi i nigdy nie wyobrażała sobie siebie w mieście. Stworzona przez nią sielska przestrzeń jest spora, malownicza i pełna towarzyskich zwierząt, ze starą klimatyczną stodołą. Najczęściej wita gości z Warszawy i okolic. Trafiamy najpierw do zagrody Danieli. Tutaj mamy naszą zagrodę Danieli. Jest pan Daniel. Jest jego pani i dwie małe samiczki, które urodziły się jedna w jednym w tamtym roku, a druga już w tym roku. Jaka jest pani historia w tym miejscu? Ja od zawsze mieszkałam na wsi, urodziłam się na wsi, wychowałam. Od 27 lat mieszkamy właśnie tutaj w Pustelniku z mężem. Mieszkamy tutaj. Mąż odziedziczył gospodarstwo po rodzicach. I od 4 lat postanowiliśmy, że będziemy, że stworzymy tutaj takie fajne miejsce dla ludzi z miasta, żeby mogli sobie przyjechać, zobaczyć, obejrzeć zwierzątka, pobyć, pomieszkać, rozpalić ognisko, popróbować naszych wiejskich specjałów. Państwo mieliście już swoje życie zawodowe, ale jednak stwierdziliście, że szkoda, żeby ziemia się zmarnowała. Tak, mąż odziedziczył gospodarstwo po ziemi. Po rodzicach stwierdziliśmy, że fajnie by było coś zrobić, mimo to, że pracowaliśmy zawodowo, to stwierdziliśmy, że starczy nam jeszcze czasu na to, żeby uporządkować ten teren i zrobić coś fajnego dla otoczenia. Od 3 lat jesteśmy właścicielami, już w tej chwili 5 Danieli. Przyjechały do nas z Białej Podlaski, kupiliśmy tam od hodowcy. Już 2 samiczki urodziły się u nas. Jakie są daniele z natury? To są daniele połowę oswojone, połowę trochę dzikie. Są bardzo przyjazne, jeżeli kogoś polubią, komuś zaufają, to fajnie, fajnie z nami współpracują. Na przykład pierwsza samiczka, kiedy u nas urodziła dziecko, pierwsze swoje maleństwo, no to zakopała w roślinkach i dopiero po 2 czy 3 tygodniach zobaczyliśmy to maleństwo. Następnie w tym roku już urodziła, na tyle nam zaufała, że urodziła już tutaj w tej wiacie i już tak naprawdę od początku mogliśmy to maleństwo widzieć. I się nim cieszyć. Tak, i się nim cieszyć. Jak się zmieniło Państwa życie, od kiedy zaczęliście Państwo prowadzić to gospodarstwo? Na pewno jest bardziej takie atrakcyjne dla nas, tak? Ciągle coś zmieniamy, jak jesteśmy gdzieś w Polsce, prawda? No to zawsze coś tam podpatrzymy. Jak już coś widzimy, to od razu w wyobraźni, jak to będzie u nas funkcjonowało, tak? Że chcemy tutaj też ten pomysł tutaj u nas wdrożyć. Wyobraża sobie teraz Pani życie bez tego gospodarstwa? Byłoby pusto? No pusto, bardzo zubożałe by to życie było. Wyruszamy w kolejne odwiedziny do 2 towarzyskich kózek. Młodsza Michalina jest nieco nieufna, ale w końcu przekonuje się do naszego towarzystwa. Cześć! Cześć piękne! To jest koza Natalia i Michasia urodziła się nam w tym roku na wiosnę. Jaka to jest rasa? To są kozy karłowate. Jaka jest ich natura? Z jednej strony łagodne, a z drugiej strony dość wścibskie i złośliwe. Mieliśmy kawalera jednego, to czym prędzej pozbyliśmy się, bo strasznie nam tutaj wszystko psocił i niszczył. A dziewczyny są bardzo towarzyskie. Tak, towarzyskie są. Chętnie przychodzą. Jak dzieciaczki przyjeżdżają do nas, to karmią je, bo tak lubią być w centrum zainteresowania. O tak. Jak to kózki. W gospodarstwie nie brakuje również kur. Choć to nie poranek, pięknie powitał nas kogut. Proszę. A tu tutaj, mamy kury. Tak, tutaj mamy kury. Mamy około 40 sztuk kokoszek, kogucików. Mamy tutaj perliczki, 3 idą. Kaczuszki mamy tutaj. Pierwsze kury kupiliśmy z hodowli, natomiast już w tym roku 2 razy zrobiliśmy swój wyląg kur w inkubatorze. Udało nam się około 50 kurczaczków w własnej wylęgarni. Tutaj mamy swoje już. Już się niosą te nasze kurki, które pierwsze się wylęgły na wiosnę. Także mamy bardzo dużo swoich jajeczek, świeżych, naturalnych. Od szczęśliwych kur. Od szczęśliwych kurek, tak. Widzę też kilka dorodnych kogutów. Tak, koguciki muszą. To bardzo dużo mamy z własnego wylęgu tych kogucików, tak. Nasza produkcja, można powiedzieć. Rano pieją koguciki. A jak kury, to również jajka. Marysia ruszyła na ich poszukiwanie. A te
teraz sprawdzimy, czy są jajeczka. Są. Pani sprawdzi, czy tam coś pod spodem już nasze kurki zniosły. Proszę podnieść do góry, bo to jest... Sprawdzam. O, proszę, o. Chwila prawdy są. I będą na jajecznicę. W akacjowej zagrodzie są również króliki. A co tutaj mamy? Tak, tutaj są króliki. Nie tak dawno jedna z naszych królic. O, proszę zobaczyć, maleństwa. To są z końca lata króliki. No chodź. Jakie piękności. To jest jaki mama piękny. Naszych maluchów. Ojej, cześć. Na koniec creme de la creme. Dwóch włochatych chłopaków, którzy potencjalnie powinni być chętni na spacer. Jednak dzień jak co dzień, o czym Marysia się przekonała. A co to za sympatyczne chłopaki? To jest Czarek, ten biały, a brązowy to jest Maltek. To są alpaki, które mieszkają z nami już od 4 lat. To jest największa atrakcja dla naszych gości. My domownicy też ich bardzo lubimy. Lubimy tak do nich przyjść, pokarmić ich, pospacerować z nimi. O, zobaczcie, jak z apetytem zajadają marchewkę. No widać, że za kołnierz nie wyrzucają tych marchewek. Nie, marchewka, jabłuszko to są ich przysmaki. Natomiast ich takim jakby stałym pożywieniem jest siano zimą. Natomiast latem trawa, roślinki, pelargonie w doniczkach. Bratki w doniczkach, to tak, to jest też jeden z większych przysmaków. No bo Czarek jest wrażliwy na piękno kwiatów po prostu. To jest ulubieniec naszych dzieci, naszych gości. Nasze alpaki chętnie pozują też. Do zdjęć, tak jak mamy sesje zdjęciowe. Przyjeżdżają do nas całe rodziny i robią sobie zdjęcia z nim. Bardzo chętnie pozują. Tak. Kiedy się jest takim przystojniakiem, prawda, trzeba się pokazywać, co Czaruś? Do naszych przystojniaków raz w roku przyjeżdża pan Dawid i strzyże ich, nasz fryzjer. O. Także mają swojego fryzjera. Stylistę. Tak, tak, wymyślamy dla nich fajne fryzurki, już teraz im odrosła wełna, natomiast na wiosnę to już tak fajnie widać te wycięcia. No ale z pewnością nie jest im teraz zimno. Nie, właśnie po to mają tą taką długą sierść, prawda? W warunkach naturalnych to one... W zimie tam są, w Chile, prawda, w tych górach to tam zimno mają, więc my na lato musimy je przystrzyc, bo od upałów mogłyby nam się rozchorować. No co tak patrzysz, Czarek, tam pan stoi? O, grzywka mu troszkę przyklapła. O, przesuń się. Jak, dobra marcheweczka? Czaruś, chodź, idziemy, chodź. Idziemy, Czarek, chodź. Chodź, pokaż mi, gdzie jest twoje pole, pokaż mi. Czarek, nie w tą stronę. Chodź, Czarek, tam. Chodź. Pokaż, jak sobie radzisz. Chodź, Czarek. Chodź, pokaż, że się zaprzyjaźniliśmy. Pokaż. O, tam jest twoje pole. Tam jest twoje pole. Chodź. Chodź. Chodź, Czarek. Czarek. Chodź. Czarek, nie idź. Czarek, nie idź. Chodź, Czaruś, chodź. Nie idź. Chodź, Czaruś. Nie słuchaj pana. Chodź, Czaruś. Co to za dziwny pan tam stoi? Co to za dziwny pan? Wojtek, tego straszysz, nie podchodź. Ale czym mogę straszyć? Nie podchodź tak blisko. Lubią chodzić obok siebie. Tak, w ogóle muszą cały czas mieć na oku. Muszą jeden drugiego musi widzieć, bo wtedy się robi wielki niepokój, jak jeden zniknie. Kochają się. Tak, wariują. To są w ogóle stadne zwierzątka i musi być ich minimum dwoje. Dwoje, tak, bo jeden to sam z tęsknoty mógł umrzeć. O, chodź. No, o, jesteś, Czaruś. Chodź, Czaruś, przecież lubisz spacery. Chodź. Idziemy. Zobacz, Czarek, czy nic nie jedzie. Nic nie jedzie. Możemy iść. Zielone. A ludzie na wsi nie dziwią się, jak pani chodzi z alpakami? No tak, to jest coś w rodzaju sensacji. Po raz pierwszy wyszliśmy na spacer z alpakami, to ludzie samochodami jechali, zatrzymywali się, pytali, co to w ogóle jest, co to za zwierzę. Teraz już się oswoili z naszymi alpakami i już wiedzą, że z nami mieszkają. Tak, Taruś?
Mamy trochę brudne grzywki, bo nasze alpaki uwielbiają tarzać się w śniegu, w błocie. To jest dla nich najlepsza kąpiel, jak się mogą w piasku wytarzać. Kładą się wtedy na plecki, nóżki w górę i się tarzają. Czyli tak jak dzieci, brudne alpaki to szczęśliwe alpaki. Dokładnie, dokładnie tak. Rano były wyczesane, a tu znowu już trawa, śnieg w pudełkach. No tak, jest czaruś, jest przyjaciel, tak? Jesteśmy szczęśliwi. No pokaż mi, gdzie lubisz spacerować, chodź. A jak to pierwszego roku, jakie przywieźliśmy, jakoś tak nam po prostu uciekły, poszły tutaj w te lasy, po prostu były nie do złapania. Cała szyja tu równa się razem z tułowiem i w tamtą stronę. Po prostu jak z kimś emu, taką prędkością. Zaprzyjaźniły tam dzikie z czarnami, w godzinkę tam biegały i wróciły. Halo, nie rób przestoju. Idziemy. Idziemy, chodź. Chodź, chodź czaruś, chodź, nie krępuj się. Alpaki są bardzo przyjacielskie, ale potrafią także pokazać swoje zdanie. Marysię namówiły nawet do joggingu, choć tego po śniegu chyba nie planowała. Ja zostałam popluta, pani przegonili. Ale mama... Czarek, spokojnie. Po takich przygodach czas na zasłużony odpoczynek, by znów ruszyć na kolejną wyprawę z klimatem i z pasją.